Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Śpieszę serdecznym pozdrowieniem do wszystkich widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maryja. Rozpoczynamy czas rozmów niedokończonych. Temat, który dziś podejmujemy, brzmi w następujący sposób. Środowisko, klimat i energetyka w planach nowego rządu i polityki światowej. A naszym gościem jest pan doktor inżynier Paweł Sałek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Panie pośle, serdecznie witamy. Szczęść Boże, witam uprzejmie ojca i witam też wszystkich naszych telewidzów. U pana posła pewnego rodzaju również zmiany, prawda? Kancelaria prezydenta teraz i również ta rzeczywistość poselska. Jak pan poseł zapatruje się na tą nową rzeczywistość i jakie sobie również wytycza pewnego rodzaju plany na ten czas, który przed panem? No, zmiana w moim życiu nastąpiła rzeczywiście, proszę ojca, bardzo duża, dlatego że ja przez ostatnie 5 lat w sumie byłem doradcą pana prezydenta Andrzeja Dudy do spraw środowiska, energii i zrównoważonego rozwoju, także polityki klimatycznej, która jest dzisiaj tak bardzo ważna. Ale z rządzeniem losu, za zgodą pana prezydenta i za jego wiedzą i za zielonym światłem, jak można żartobliwie powiedzieć, zdecydowałem się, żeby kandydować w wyborach parlamentarnych, które były teraz na jesieni tego roku. Z sukcesem się okazało. Także przy tej okazji też dziękuję wszystkim tym osobom ziemi skierniewickiej, rawskiej, opoczyńskiej, tomaszowskiej, piotrkowskiej, bełchatowskiej, którzy na mnie głosowali. I mam nadzieję, że tymi sprawami, którymi się zajmowałem pana prezydenta, teraz będę zajmował się w polskim parlamencie już w zmienionej rzeczywistości, no bo od wczoraj mamy już pełnoprawny rząd koalicyjny, a jeszcze przedwczoraj mieliśmy ten zakres, który był związany z rządem obecnym już dzisiaj, no to była opozycja, ale teraz no stery państwa i odpowiedzialności za państwo, także w sferze energetyki, środowiska, polityki klimatycznej już przejmują osoby, które do tej pory poddawały krytyce różnego rodzaju działania w ramach debaty demokratycznej i dialogu pomiędzy siłami politycznymi w Polsce. A ja, będąc dzisiaj w opozycji, no bo Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, którego jestem członkiem, będzie, tak jak wspominał pan przewodniczący Mariusz Błaszczak, konstruktywną i merytoryczną opozycją. Dlatego też dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i możliwość jakiejś dyskusji, ponieważ troszkę na temat spraw związanych ze środowiskiem, energetyką czy klimatem już wiadomo, już dzisiaj mamy powołany nowy skład Rady Ministrów. Są osoby, które są odpowiedzialne za poszczególne działy w tym rządzie, za sferę odpowiedzialności, więc na pewno trzeba będzie z troską, zaangażowaniem przyglądać się sprawom, czy związanym z lasami, czy z klimatem, czy z odnawialnymi źródłami energii, ponieważ te emocje, które już się pojawiły dzisiaj na samym początku jeszcze rządu, który nie powstał, ale rządu, który dzisiaj jest rządem, no powodują, że rzeczywiście, wydaje mi się, pracy będzie dużo. Też tak wygląda obecnie sytuacja, że ja jestem wiceprzewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. To wynikało z pewnego parytetu, który mimo wszystko w stosunku do największej siły opozycyjnej, czyli Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, jest okrojony, ponieważ zawsze zwyczajem parlamentarnym było, że opozycja, jeśli chodzi o członków prezydium, ogólnie mówiąc komisji sejmowych, czy przewodniczących komisji sejmowych, miała ich więcej. Natomiast no, w ramach, nie wiem, z czego to się bierze, wielkich haseł rozwoju demokracji, debaty publicznej i wielkiej dyskusji, jednak no, w sposób bardzo nielegancki, delikatnie mówiąc, jest traktowana dzisiejsza opozycja, bo tak już możemy mówić. Natomiast no, ja w ramach tego parytetu też stałem się wiceprzewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska w polskim Sejmie. Jednocześnie jest tam jeszcze, są 4 wiceprzewodniczące panie i jedna pani przewodnicząca i z tymi osobami no, będziemy pracować nad kwestiami związanymi właśnie z polskim leśnictwem, klimatem, środowiskiem, zasobami naturalnymi, więc tych wyzwań na pewno będzie, proszę ojca, szanowni państwo, bardzo dużo, a to jest też tak, że pracy będzie na pewno bardzo dużo i to już widać dzisiaj. Środowisko, klimat, energetyka to bardzo ważne dziedziny. I tak spoglądając na te minione 8 lat, podsumowując ten czas, spoglądając również na politykę rządu, minionego rządu Prawa i Sprawiedliwości w zakresie właśnie tych dziedzin,
I spoglądając również na tą nową rzeczywistość, ministrem właśnie tegoż działu klimatu i środowiska została wiceprzewodnicząca Polski 2050, pani Paulina Henik-Kloska. No były tutaj pewnego rodzaju też i takie spekulacje w związku z tą aferą wiatrakową, jednak okazały się one chybione, patrząc również na tą nominację, na panią minister. Czego możemy się spodziewać, panie pośle, jak ta polityka będzie wyglądała? Czy to będzie kontynuacja, czy to będzie diametralnie inna polityka w zakresie środowiska, klimatu oraz energetyki? Czas, który był przed powołaniem rządu i ustawa związana z rozwojem odnawialnych źródeł energii, tutaj mówię o sferze budowy wiatraków w Polsce, to był druk, który był zgłoszony przez posłów. Jednocześnie okazuje się, że ta ustawa, która dzisiaj już nie ma elementu związanego z funkcjonowaniem wiatraków, została przedłożona jako taki druk poselski, więc podpisali się pod nimi posłowie. Dzisiaj nie ma właściciela tej ustawy i nie ma też tej ustawy w tej pierwotnej wersji, która była zaproponowana, dlatego że tutaj od strony legislacyjnej był bardzo poważny problem, ponieważ ta jedna ustawa zawierała trzy bardzo duże elementy z trzech innych ustaw, czyli to było mrożenie cen energii elektrycznej i ciepła, następnie sprawa związana z budową instalacji wiatrakowych, turbin wiatrowych, to wzbudziło największe kontrowersje, i zniesienie obliga giełdowego dla handlu energią elektryczną, no co powoduje od razu pewne ruchy na giełdzie, a także w naszych portfelach. I te trzy wielkie elementy nagle znalazły się w jednej ustawie. Znalazły się w tej ustawie w ten sposób, że to było przedłożenie poselskie. Z tego powodu no, bardzo wiele emocji w sferze medialnej ta ustawa wywołała, co spowodowało w konsekwencji, że wnioskodawcy zdecydowali się wykreślić wszystkie zapisy związane z wiatrakami, które były bardzo kontrowersyjne. Kontrowersyjne, a w zasadzie nie do przyjęcia, no bo jeśli dochodziło tam do sytuacji, że turbina wiatrowa miała być inwestycją celu publicznego, jeśli mówiliśmy o tym, że odległość, która była wcześniej zachowana jeszcze za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości, 10 odległości wysokości turbiny od domostw i terenów cennych przyrodniczo. Później niestety to zostało zmienione na 700 metrów, ale może o tym to przy innej okazji. I wiele innych bardzo takich emocjonujących zapisów, które wnikały w sferę prywatności, zaangażowania, de facto też w pewien sposób swobód obywatelskich, naruszenia tych wielkich haseł, które między innymi Polska 2050 przedkładała w kampanii wyborczej, spowodowało, że ci, którzy stali za tą ustawą, zdecydowali się, żeby wykreślić te zapisy wiatrakowe. Natomiast w świetle zapowiedzi pana premiera Tuska, bo już pan Tusk jest dzisiaj premierem, zaprzysiężonym wczoraj przez pana prezydenta, doszło do takiej sytuacji, że jest zapowiedź w exposé, że ustawa wiatrakowa będzie dalej realizowana, ale już jako przedłożenie rządowe, które będzie wymagało wszelkiego rodzaju konsultacji, dyskusji, rozmów, a także całej długiej debaty parlamentarnej. Natomiast w tym bardzo kontrowersyjnym, szczególnie na terenach wiejskich, wiejskim zakresie związanym z funkcjonowaniem farm wiatrowych, no to będzie bardzo trudna ustawa do realizacji, aczkolwiek pan premier Tusk bardzo radykalnie tą sprawę zapowiedział, co należy w najbliższym czasie spodziewać się, że taka ustawa się pojawi. Ten też wielki apel do wszystkich, którzy mają tego typu problemy, że trzeba będzie czujnie obserwować proces legislacyjny w Polsce, tak aby nie było, przepraszam za wyrażenie, takiej wolnej amerykanki i samowoli, która była przed rokiem 2015, kiedy w bardzo bliskiej odległości były budowane turbiny wiatrowe, jeśli chodzi o siedliska ludzkie, co powodowało bardzo poważne problemy w funkcjonowaniu takim bieżącym dnia codziennego, no, aczkolwiek tutaj należy się tego spodziewać. Co do zasady, nikt nie kwestionuje spraw związanych z rozwojem
energii odnawialnej. No przecież Toruń jest akurat dobrym przykładem związanym właśnie z polskim dobrem narodowym, jakim jest geotermia i tym, czym opatrzność nas obdarzyła, czyli na zdecydowanej części kraju istnieją złoża geotermalne, które możemy eksploatować i między innymi ten zakres i ten sektor odnawialnych źródeł energii absolutnie powinien być rozwijany. Jeśli już mają powstawać instalacje związane z turbinami wiatrowymi, no to oczywiście musi się to odbywać bez szkody dla sąsiadów. Poza tym jest wiele przekłamań, proszę ojca, jeśli chodzi o turbiny wiatrowe, bo wielokrotnie się mówi o tym, że to jest najtańszy sposób pozyskiwania energii. No nie do końca tak jest. Ja podczas debaty, która dotyczyła właśnie tej ustawy, bo ta ustawa wiatrakowa, znaczy ta ustawa o mrożeniu cen energii, ustawa wiatrakowa i obliga giełdowego, była debata na ten temat w parlamencie, zadałem też pytanie, jaka jest sprawność turbiny wiatrowej w ciągu roku w stosunku do mocy zainstalowanej. Dlatego, że w sferze medialnej czy publicznej, społecznej jest wiele przekłamań związanych, że to jest najtańsza energia, a do końca tak nie jest. Jaki jest wpływ tego typu instalacji na środowisko? Bo zawsze ocena oddziaływania na środowiska w przypadku takiej instalacji powinna być prowadzona. Ja już nie mówię o kwestii walorów krajobrazowych. Przecież to zakłóca krajobraz, to jest sprawa oczywista i widoczna dla każdego, kto jedzie obok farmy wiatrowej. Więc jeśli te instalacje mają powstawać, to tak, aby nie szkodziły ludziom i aby były społecznie akceptowalne. Panie pośle, rozwój których źródeł energii powinien być dla rządu, obecnego rządu priorytetowy? Jeszcze przed wyborami obecna pani minister mówiła o OZE. Co wobec tego z atomem? Tutaj jestem bardzo ciekawy, jak ta kwestia będzie się rozwijać z tego względu, że w Polsce w tym momencie są realizowane, rozpoczęte od strony formalnej, bo takiej fizycznej inwestycji jeszcze nie ma. Natomiast ja uważam, proszę ojca, że w polskim miksie energetycznym jest miejsce dla różnego rodzaju sposobów wytwarzania energii. A jeśli chodzi o cały zakres i sferę odnawialnych źródeł energii, to i biogazownie, i geotermia, i fotowoltaika absolutnie mogą funkcjonować i mogą się rozwijać, tym bardziej, że w przypadku tych przydomowych instalacji prosumenckich związanych z panelami fotowoltaicznymi, ten sektor w sposób logarytmiczny, jeśli chodzi o ilość instalacji na naszych domach, dachach, czy także zainstalowanych na ziemi, on się rozwinął w sposób bardzo intensywny. I dzisiaj jest tak, że te działania, które zostały podjęte w ramach takiego programu Mój Prąd, czy Czyste Powietrze dotyczy głównie tego, aby oszczędzać energię i dokonywać efektywności energetycznej, to tutaj te oszczędności są ogromne i to jest taki dobry przykład, można powiedzieć też na całą Europę, że przy stymulacji ze strony państwa te odnawialne źródła, te mikroinstalacje czy działania związane z efektywnością energetyczną, one mogą się rozwijać i to jest ogromnym dorobkiem także rządu Zjednoczonej Prawicy, który przez 8 lat tego typu działania realizował. Ja się osobiście cieszę, że kiedyś program Czyste Powietrze, ja jeszcze zaczynałem będąc wiceministrem w resorcie środowiska, kiedy to szefem resortu środowiska był świętej pamięci pan profesor Szyszko i dzisiaj ten program cały czas funkcjonuje. Jeszcze jest zapowiedź ze strony pani minister Henning-Kloski tego, że w jakiś sposób ma być on usprawniony. Zobaczymy, jakie będą propozycje, jakie będą efekty, ale na zdrowy rozum to, co dobrze funkcjonuje, no nie powinno być zmieniane. A tutaj oczywiście no można usprawniać jakieś procesy, ale dzisiaj ten program cieszy się, w zasadzie dwa programy cieszą się ogromną popularnością wśród Polaków i one dają możliwość ograniczenia wzrostu cen energii elektrycznej czy ciepła, ze względu na to, że energia niestety, to trzeba sobie powiedzieć, niestety ona będzie drożeć z różnych przyczyn. My dzisiaj mamy wojnę na Ukrainie, problemy inflacyjne, problemy surowcowe, ale jeśli mówimy też o miksie energetycznym, to właśnie oparcie o nasze zasoby surowcowe własne, krajowe, czyli tutaj chcę wspomnieć o węglu kamiennym i brunatnym, który musi znaleźć bardzo poważne miejsce w miksie energetycznym naszego kraju.
Czy właśnie tak jak powiedziałem o geotermii, bo tam gdzie jest to możliwe, to geotermia powinna być wykorzystywana. Tylko moja osobista opinia jest taka, że geotermia musi być wykorzystywana w pierwszej kolejności na zasilenie w ciepło miejskich systemów ciepłowniczych. Nie chodzi o to, żeby budować baseny. Te baseny rekreacyjne, turystyczne czy uzdrowiskowe oczywiście one są bardzo ważne i nie ma z tym problemu, tylko że w pierwszej kolejności ze względu na wyzwania polityki klimatycznej, polityki środowiskowej Unii Europejskiej, bo ona ta polityka jest bardzo ambitna. My w pierwszej kolejności, jeśli mówimy o geotermii, to ciepło z głębi ziemi powinno być wykorzystane na potrzeby miejskich systemów ciepłowniczych, czyli ciepłowni komunalnych, gdzie dzisiaj występuje bardzo poważny problem, jeśli chodzi o inwestycje i problemy z zakupem uprawnień do emisji CO2, gdzie te koszty po prostu intensywnie rosną i przekładają się bezpośrednio na kieszenie obywateli. I to jest kolejna sprawa, która była powiedziana. Oprócz tego, no jeszcze jeśli mówimy o nowych działaniach ze strony rządu i tego, co było w exposé, to niestety pierwszy raz się spotkałem z tym, ja jestem pierwszy raz w parlamencie, ale obserwując życie polityczne od ponad 20 lat, tak bardziej intensywnie. Zaskakującą sprawą było to, że jednak pan premier Tusk nie odniósł się do zadanych pytań, które były przedstawione przez posłów z różnych klubów i kół parlamentarnych. No, wyszedł po całej tej debacie i powiedział, że jednak otrzymamy odpowiedzi na piśmie, co jest zaskakujące, ponieważ pierwszy raz tak w historii polskiego parlamentu zdarzyła się taka sytuacja, że w ten sposób przy okazji exposé, gdzie jest wymagana debata, tak nowy premier postąpił, tym bardziej, że ponad 250 posłów było zapisanych do zadawania pytań. Tych pytań później było troszeczkę mniej ze względu na to, co się wydarzyło w Sejmie, ale jednak cały czas te pytania były zadawane. Później nie było debaty i nie było odpowiedzi, no i później zostało to przegłosowane, co jest sprawą zaskakującą. Pan premier Tusk jeszcze wspominał o kwestii też związanych z lasami państwowymi, co nie do końca wynikało ze zrozumienia tematu i materii. To jest pewien problem, to jest bardzo poważny problem. Tym bardziej, że pojawiały się głosy o tym, że właśnie lasy państwowe, Państwowe Gospodarstwo Leśne, które obecnie są usytuowane w ustawie o działach, a ustawa o działach to jest taka ustawa, która strukturalnie porządkuje zakres odpowiedzialności poszczególnych ministrów. W tej obecnej ustawie o działach w dziale środowisko jest zakres łowiectwo i leśnictwo. I dzisiaj nie można przesunąć. Ja zadawałem takie pytanie do pana premiera Tuska. Nawet zauważyłem, że znalazło się one w obszarze zainteresowania. Pan premier Tusk się zainteresował tym pytaniem bardzo, bardzo mocno. Zadawałem takie pytanie związane z tym, czy dział leśnictwo i łowiectwo będzie przesunięty do jakiegoś innego organu w ramach struktury rządu. Bo dzisiaj, jeśli by tak się stało, będzie to działanie nielegalne i wbrew ustawie o działach, ponieważ dzisiaj nadzór nad Państwowym Gospodarstwem Leśnym, Lasy Państwowe, sprawuje minister środowiska, a zakres leśnictwo i łowiectwo wchodzi do działu środowisko, a to działo środowisko jest przypisane do ministra środowiska. Ja przepraszam, proszę ojca, i przepraszam też naszych widzów, że tak to tłumaczę, ale to jest istotne, bo jeżeli by się pojawiła taka oto okoliczność, że Lasy Państwowe by były przesunięte do innego obszaru funkcjonowania rządu, no to tak jak powiedziałem, to jest działanie po prostu nielegalne. Natomiast zmiana ustawy o działach, oczywiście ona jest możliwa, ale finalnie musi się na nią zgodzić pan prezydent Andrzej Duda. A przy tej okazji też chcę przypomnieć, że pan prezydent Andrzej Duda w roku 2020 między innymi zawetował taką zmianę w ustawie o działach, która wydzielała dział leśnictwo i łowiectwo, gdzie w konsekwencji miał być on przesunięty do Ministerstwa Rolnictwa. I pan prezydent Andrzej Duda, znając zakres działalności i polski model leśnictwa, ma świadomość tego, że dzisiaj w Polsce leśnictwo jest bezpośrednio powiązane z ochroną przyrody. I te funkcje, które są związane z ochroną przyrody, ale także z gospodarką leśną, zrównoważoną, wielofunkcyjną, która w Polsce od ponad 100 lat jest realizowana, wówczas uznał, że takie działanie jest niewłaściwe i że dział leśnictwo i łowiectwo powinien pozostać absolutnie w obszarze funkcjonowania ministra środowiska. Ale
Oprócz tego, że pojawiały się takie pomysły, one gdzieś tam cały czas się przewijają, że miałaby być dokonana taka zmiana, miejmy nadzieję, że tak nie będzie, to kolejną zmianą, która także będzie nielegalną, jest sprawa ewentualnego powołania dyrektora Lasów Państwowych, ponieważ dzisiaj zakres prawa mówi o tym, że dyrektorem Lasów Państwowych może być osoba, która ma 10-letni staż w leśnictwie i ma wykształcenie leśne. Więc jeśli by była próba doprowadzenia do tego, że dyrektorem generalnym Lasów Państwowych, czyli de facto szefem, przepraszam za wyrażenie, odpowiedzialnym za 1/3 kraju miała być osoba, która nie spełnia tych dwóch parametrów, to także będzie działanie nielegalne i warto o tym wspomnieć, jeśli nie daj Boże, takie pomysły miałyby się pojawiać. Oczywiście wszystko można zrobić na siłę, ale to by wymagało zmiany prawa i odejścia od tego, że osoba, która ma wykształcenie związane z leśnictwem i 10 lat przepracowała w tej branży, miałaby być inna osoba, no nie wyobrażam sobie, już mówię żartobliwie, proszę ojca, że polonista, panie z całym proszę, szacunkiem dla polonistów i humanistów, dlaczego miałaby zostać taka zmiana wprowadzona? Czy ona miałaby zostać podyktowana, żeby osoba, która gdzieś spoza czy środowiska, czy osoba, która nie ma, z tego co pan poseł mówi, kompetencji, miałaby zostać osobą odpowiedzialną? Gdzie tutaj jest podstawa, aby tak również i myśleć? Ja myślę, że obecnie w tworzącej się koalicji rządowej trwa pewien spór. Mówię tutaj o branży, którą ja się zajmuję, czyli obszarem środowiska, klimatu i też energetyki. Ten spór, on jest troszeczkę niewidoczny, medialny, ale on rzeczywiście występuje, ponieważ jest bardzo poważna, emocjonująca dyskusja, no bo pani Henning-Kloska już jest ministrem środowiska, ale też jest bardzo poważna dyskusja, to z poszczególnych wiceministrów, jakie zakresy odpowiedzialności w tym resorcie, który jest mi najbliższy, czyli mówię tutaj o środowisku, za które miałby odpowiadać. Jeśli dojdą do głosu osoby, które będą reprezentować poglądy związane, że głównym nurtem w zakresie polskiej gospodarki leśnej miałby być nurt związany z ochroną przyrody rozumianą jako ochroną bierną, czyli pozostawiamy sobie przyrodę samą sobie, nie dotykamy całej sfery gospodarki leśnej, no to w tym momencie takie podejście czysto ochroniarskie, mówię w cudzysłowie, będzie szkodliwe dla całego systemu przyrodniczego w Polsce, ponieważ dzisiaj, jeśli mówimy o leśnictwie, to stawiamy znak równości ochrona przyrody. Bo rzeczywiście tak jest. Natomiast jest dosyć ciekawa sytuacja, ponieważ w umowie koalicyjnej chyba jedyną konkretną daną, tą umowę koalicyjną, która jest zawarta pomiędzy tymi 11 chyba czy 12 podmiotami, ale gdzie mamy Koalicję Obywatelską, Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecią Drogę, Lewicę i tak dalej, to jedyną konkretną daną, która jest tam zawarta w tej umowie, która została opublikowana, to jest to, że 20% powierzchni lasów będzie wyłączone z użytkowania. Więc jeśli będzie wyłączone z użytkowania, czyli w myśl tego, co jest związane z funkcjonowaniem i ogólnie patrząc na ustawę o ochronie przyrody, dochodzi do tego, że no w tym momencie na 20% obszaru kraju robimy rezerwat. Może nie rezerwat, ale w jakiś sposób park narodowy. Oczywiście parki narodowe czy rezerwaty w Polsce, które funkcjonują, one powinny być. Powstaje ich bardzo dużo, bo jest dzisiaj rezerwatów w Polsce jest około 1600. Mamy parki narodowe, mamy parki krajobrazowe, użytki ekologiczne, sieć Natura 2000, więc tych form ochrony przyrody jest w Polsce bardzo dużo, ale ze względu na to, że polskie lasy są de facto w układzie ekosystemu lądowego rdzeniem i osią ochrony przyrody, dzisiaj te nurty, nawet mogę powiedzieć takie ideologiczne, które będą szły w kierunku takiego pozostawienia przyrody samej sobie, jeśli one w układzie podziału kompetencji w resorcie środowiska będą dominujące, no będzie to powodowało bardzo poważne problemy dla lasów państwowych, nie tylko w sferze przyrodniczej, bo będzie dochodziło w niektórych przypadkach do tak zwanego dekompozycji drzewostanów, czy w ogóle siedlisk, no bo przyroda będzie bez stymulacji człowieka i bez rozumnego podejścia do leśnictwa, a także bez inżynierii ekologicznej, do końca sobie samemu nie poradzi. Człowiek ze względu na to, że jest koroną stworzenia, może stymulować pewne procesy przyrodnicze i może doprowadzić do tego tak, żeby w odpowiedni sposób kształtować, co w konsekwencji będzie prowadzić do zachowania różnorodności biologicznej,
na której nam wszystkim zależy. Więc na pewno, proszę Ojca, będziemy z dużym zainteresowaniem obserwować, jakie działania legislacyjne będą podjęte. No i też oczywiście w odpowiedni sposób dzisiejsza opozycja będzie reagować także w tej sferze związanej z klimatem, z ochroną przyrody czy polskim leśnictwem. Dobiegła końca konferencja klimatyczna COP28 i na sesji kończącej tę konferencję zostało podjęte porozumienie. To porozumienie, które mówi o tym, aby, tam jest użyty termin, nie tyle wycofywać się z paliw kopalnych, o co lobbowało ponad 100 państw, co raczej jest użyty termin, zachęca się do odejścia od paliw kopalnych. Panie pośle, czy jest to sygnał początku końca węgla, ropy i gazu? Moim zdaniem nie, dlatego że termodynamiki fizyki nie da się po prostu oszukać. Te paliwa, one są nam potrzebne. One są niezbędne w układzie funkcjonowania i rozwoju całych państw, regionów. Dzisiaj, jeśli spojrzymy na gospodarki wschodzące, te bardzo intensywnie rozwijające się, szczególnie na Dalekim Wschodzie, Chiny, Indie, Korea, która jest przecież takim dobrym przykładem, która też inwestuje ogromne pieniądze w politykę proklimatyczną, to użycie paliw kopalnych będzie cały czas konieczne i potrzebne. Podkreślam, cały czas z obowiązkiem inwestycji w odnawialne źródła energii. Ten COP28, który odbywał się, bo się skończy konferencja stron konwencji klimatycznej, ona już się skończyła w tym momencie w Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, charakteryzował się tym, że ten kraj, który gościł konferencję stron konwencji klimatycznej, który jest przebogatym krajem, jeśli mówimy o zasoby ropy naftowej czy gazu, czyli jest bogatym państwem i swoje bogactwo budował na wydobyciu węglowodorów, w sposób bardzo odpowiedzialny, w mojej opinii, prowadził te negocjacje. Też w pewien sposób, dla mnie nie, ale dla wielu, szczególnie aktywistów różnego rodzaju, sprawą kontrowersyjną była osoba pana sultana Al-Badżera, który jest prezydentem COP28, który jednocześnie jest prezesem także firmy wydobywczej, głównej firmy wydobywczej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. I wiele kontrowersji w stosunku do tej osoby się pojawiało. Jednocześnie ta osoba w sposób bardzo umiejętny, odpowiedzialny potrafiła prowadzić te negocjacje, bo też Zjednoczone Emiraty Arabskie są dobrym przykładem państwa, które inwestuje ogromne pieniądze właśnie w OZE, a także w rozwój innych obszarów energetyki. I zawsze jest tak, że ktoś może być na koniec konferencji stron niezadowolony, ale moim zdaniem ta zapowiedź pewnej deklaracji mówiąca o tym, że trzeba będzie odchodzić od paliw kopalnych, jest jakimś osiągnięciem związanym z kompromisem, który musi być zawarty na poziomie Organizacji Narodów Zjednoczonych podczas takiego spotkania, bo tam wykuwa się cała sprawa ostatecznych ustaleń. I ze względu na to, że jest blisko 200 krajów, 200 państw zgromadzonych w Organizacji Narodów Zjednoczonych, ten kompromis musi być zawarty pomiędzy tymi, którzy są najbardziej ambitni, którzy uważają, że natychmiast powinniśmy zrezygnować z paliw kopalnych, aż po takie kraje jak między innymi Królestwo Arabii Saudyjskiej, czy Zjednoczone Emiraty Arabskie, czy w ogóle basen Zatoki Perskiej. Oczywiście też bardzo ważną rolę odgrywają takie kraje jak Stany Zjednoczone, które są cały czas jednym z największych emitentów na globie, czy Indie, czy Chiny. Ale wracając jak gdyby do tej deklaracji, to jest jedna z deklaracji, która została podpisana i zaproponowana podczas tego szczytu. Wydaje mi się, z mojej oceny, tak jak obserwuję te negocjacje, ja miałem to szczęście, że uczestniczyłem z panem prezydentem Andrzejem Dudą w początkowej sesji tej konferencji, ponieważ byłem w składzie delegacji. Warto odnotować sprawę, że wiele polskich wątków rzeczywiście w wystąpieniach między innymi tak zwanych national statement, czyli tych wystąpieniach krajowych, wiele polskich wątków zostało odnotowanych i podkreślonych, czyli wielka idea związana ze sprawiedliwą transformacją
Na to też ogromny nacisk kładła prezydencja emiracka, że jeżeli prowadzimy zrównoważoną gospodarkę, jeżeli decydujemy się na to, żeby odchodzić od paliw kopalnych, to musi być to realizowane w sposób rozsądny i odpowiedzialny. To szczególnie dotyczy takich krajów jak Polska czy właśnie Zjednoczone Emiraty Arabskie. Ta sprawa sprawiedliwej transformacji, ona wiele razy wybrzmiała. A dodatkowo chciałem przypomnieć, że to jest myśl, która została zaproponowana w roku 2018 na COP24. Tak samo wiele razy przewijały się wątki polskie związane z pochłanianiem dwutlenku węgla przez żywe zasoby przyrodnicze, a także związane z tymi dokumentami, które były ustalone w Katowicach. I to też cieszy. No dzisiaj już z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że ta polska myśl polityki ekologicznej, która była kształtowana przez wiele lat, gdzie ogromny wkład w tę politykę włożył świętej pamięci pan profesor Szyszko, dzisiaj znajduje swoje rzeczywiście odzwierciedlenie. Ja uważam, że ta konferencja stron z polskiego punktu widzenia, ona była pozytywna dla nas. Była pozytywna dla nas i to był taki głos bardzo rozsądny i zrównoważony, który finalnie znalazł się w tych ustaleniach dotyczących konkluzji dla szczytu COP28. Rozmowy niedokończone na antenie telewizji TVN oraz Radia Maryja. Temat środowisko, klimat i energetyka w planach nowego rządu oraz polityki światowej. A naszym gościem jest, przypomnijmy, pan doktor inżynier Paweł Sałek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Serdecznie zapraszam naszych widzów oraz radiosłuchaczy do współtworzenia naszego spotkania. Numery kontaktowe do studia z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400 oraz dwa numery dla telefonujących spoza granic naszej ojczyzny 48 56 657 0013 lub 48 56 657 0014. Serdecznie zapraszam do współtworzenia czasu rozmów niedokończonych. Panie pośle, Parlament Europejski dał zielone światło dla rozporządzenia, które ma zwiększyć podaż surowców strategicznych we wspólnocie. Jak pogodzić dążenia Unii Europejskiej do zwiększenia wydobycia z planem zamykania kopalń? I tutaj, proszę ojca, to jest bardziej złożona sprawa. Cieszę się, że ojciec dotyka tego tematu, bo rzeczywiście w naszym przypadku Polski, jeśli mówimy o tych surowcach strategicznych, które mają być zapisane w legislacji Unii Europejskiej, to w pierwszej kolejności to jest miedź i węgiel koksujący. Węgiel koksujący, czyli finalnie produkt, który z niego powstaje, to jest koks, a koks jest niezbędny do wytopu stali. Co powoduje, że no, jeśli mówimy o stali, to jest to przecież podstawowy, jeden z, można powiedzieć, z podstawowych surowców budowlanych, powszechnie wykorzystywanych i to jest niezbędny surowiec. I takie zapisy w tym rozporządzeniu, one rzeczywiście się pojawiły, mówiąc o tym, że właśnie tak należy traktować tego typu surowce. Natomiast istnieje kilka innych obszarów, które właśnie są związane, ogólnie mówiąc, z dekarbonizacją i zamykaniem kopalń, które poprzez rozporządzenia, dyrektywy czy wytyczne, które płyną z Brukseli, muszą być realizowane. W Polsce mamy taką charakterystykę, że część, nie wszystkie kopalnie dysponują węglem koksującym, z którego da się w sposób od strony technologicznej odpowiednio przygotowywać to paliwo albo surowiec, jeśli chodzi o huty stali, co może doprowadzić w pewnym momencie do tych trudności funkcjonowania kopalń, jeśli mówimy ogólnie mówiąc o wydobyciu. Z jednej strony dobrze, że takie rozporządzenie będzie, ponieważ ono daje pewne gwarancje związane z tym, aby można było cały czas ten węgiel na potrzeby, ogólnie mówiąc, hut stali
wykorzystywać. No z drugiej strony są inne rozporządzenia, inne dokumenty i to jest pewien dualizm albo jakiś problem bardzo poważny w Unii Europejskiej, bo jeśli spojrzymy na rozporządzenie metanowe, a ono dotyczy wprost tych instalacji, które są związane z wydobyciem, czyli mówię tutaj o kopalniach, to rozporządzenie z kolei od drugiej strony nakłada bardzo duże wymagania i jest bardzo trudnym do wdrożenia i realizacji, no chyba, że zamykamy kopalnię. To jest bardzo możliwe, tak? No, jest decyzja o zamknięciu kopalni, no to w tym momencie nie ma emisji gazu cieplarnianego, jakim jest metan, ale przecież to nie o to chodzi. Chodzi o to, że można było te kopalnie użytkować. Do tego dochodzi cała polityka i wiele różnego rodzaju działań legislacyjnych związanych ze sferą naszej obecności w Unii Europejskiej, które finalnie doprowadzają do tego, że jest ogromny nacisk poprzez tworzenie kolejnych aktów prawnych do tego, żeby prowadzić dekarbonizację. Dekarbonizację, czyli usunięcie wszystkich węglowodorów, ropy, węgla kamiennego, brunatnego, gazu, ogólnie mówiąc z użytkowania, no ale pewnych procesów, tak jak w przypadku technologii, która jest wykorzystywana w hutnictwie, no nie da się tego zrobić. Jeśli chodzi o produkt, jakim jest węgiel koksującym, jakim później jest koks, czy jeśli chodzi o zabezpieczenie także wydobycia na potrzeby sektora bytowo-komunalnego, czy na potrzeby dużej energetyki, bo w Polsce energetyka cały czas korzysta. Nie mówię o takich kompleksach wydobywczo-energetycznych jak Bełchatów czy Turów, bo tam jest węgiel brunatny, który jest wydobywany metodą powierzchniową. Ale mówię o instalacjach, które użytkują węgiel kamienny. No ten węgiel kamienny, na przykład elektrownia Kozienice, on jest po prostu potrzebny do tego, żeby ta elektrownia mogła funkcjonować, tak? No bo to jest podstawowe paliwo i tak są przygotowane urządzenia i tak jest przygotowana cała praca tej elektrowni, która pracuje właśnie w oparciu o węgiel kamienny. Podam następny przykład. Jest rozporządzenie o taksonomii, czyli to dotyczy ogólnie mówiąc całego obszaru polityki finansowej, finansów, ubezpieczeń, gdzie dzisiaj przymusza się do tego w sposób administracyjny instytucje finansowe, na przykład jak banki, do tego, żeby w żaden sposób nie finansowały, albo nawet dalej idąc, nie obsługiwały, jeśli mówimy tutaj o koncie bankowym, już mówię w taki zupełnie prosty sposób, nie obsługiwały firm, które zajmują się nawet obrotem węglowodorami, czyli mówimy tutaj o obrocie węglem, albo tym bardziej nie finansowały, czyli mówimy o kredytach, firm, które korzystają z paliw kopalnych. Więc ten przymus administracyjny do tego i zaczynają się w tej sytuacji zaczynają się bardzo poważne problemy dla tych firm, które mają problemy z obsługą czy zaciąganiem kredytów dla bieżącego funkcjonowania, czy w ogóle ogólną obsługą finansową, tak? I to jest kolejny taki dokument, który na poziomie Unii Europejskiej jest realizowany. Następna rzecz, że mamy dzisiaj w ramach dofinansowania związanego z funduszami europejskimi, które są w ramach nowego okresu budżetowego, który będzie trwał do roku 2027, czy no, tych środków KPO, już nie chciałbym o tym związanych z KPO mówić, są na przykład bardzo konkretne wytyczne, jakie technologie mogą być finansowane i mogą być w ogóle wykorzystywane i mogą być wdrożone do eksploatacji. To nie jest tak, że prawda, ktoś ma jakąś technologię i będzie mógł ją używać. Jeśli ma prywatne pieniądze, może tak zainwestować. A jeśli ma dofinansowanie na przykład ze strony Unii Europejskiej albo nawet środki krajowe, to w tym momencie może stosować tylko te technologie, które są, nazwijmy to, na specjalnej liście, no co w konsekwencji przekłada się na jakie urządzenia mają być wykorzystywane. I na to jeszcze, i tak można jeszcze kilka godzin opowiadać, nakłada się cały problem związany z pomocą publiczną. To jest w sferze społecznej u nas i medialnej troszeczkę niezrozumiała rzecz, ale jest generalnie, jakby chciał to wytłumaczyć w ten sposób, że jest ilość pieniędzy, która może być dopuszczona do tego, ażeby jakiegoś przedsiębiorcę wspomóc, także rolnika. Jeżeli ta pomoc publiczna zostanie przekroczona dla elektrociepłowni, dla ciepłowni, dla rolnika,
to w tym momencie on nie może już uzyskać większego dofinansowania. I tu się pojawiają pewne problemy, ponieważ mnogość tych przepisów związanych z pomocą publiczną powoduje, że nie do końca my możemy tak wykorzystywać pomoc, która jest nam oferowana, ze względu na to, że no pojawiają się pewne, delikatnie mówiąc, pewne problemy. 18.55 na zegarach, na antenie Radia Maryja oraz telewizji Trwam. Rozmowy niedokończone. Przypomnę, naszym gościem jest pan doktor inżynier Paweł Sałek, a temat, który podejmujemy, brzmi w następujący sposób. Środowisko, klimat i energetyka w planach nowego rządu i polityki światowej. Zapraszam naszych widzów oraz radiosłuchaczy do współtworzenia rozmów niedokończonych. Bardzo proszę. Szczęść Boże. Szczęść Boże, kogo witamy? Mówi Jan z Podkarpacia. I gorąco mam prośbę, nie będę mówił o polityce ani słowa, ale mam gorącą prośbę do ojca i do pana posła, żeby to, co powiedziałem, bo chcę poruszyć dwa tematy, żeby specjalna audycja na ten temat zrobiono w telewizji Trwam, a oczywiście z tej wiedzy, żeby również i pan poseł skorzystał. Dwutlenek węgla, wszyscy z niego zrobili jakąś truciznę, nie wiadomo, co się koniec świata ma nastąpić. I każdy biolog, biologiczny powie, że nasze organizmy zbudowane są właśnie z dwutlenku węgla. Wszystkie rośliny świata powstają z budulca, którym jest dwutlenek węgla plus woda i oczywiście energia słoneczna, która tego człowiek nie potrafi, ale to roślina potrafi zrobić, oddając nam w zamian tlen. I przecież wszystkie zboża na świecie, to nie tylko lasy, jak mówił profesor Szyszko, ale wszystkie zboża na świecie to jest skrobia. Skrobia powstaje właśnie z dwutlenku węgla, woda i ta przemiana, którą słońce reguluje. Przecież to są miliardy ton w skali świata. Tylko tu jest pewne niebezpieczeństwo. Jeśli, nie daj Boże, takim tym wszystkim ideologom dałoby się obniżyć. W tej chwili jest około 400 jednostek zawartość dwutlenku węgla w powietrzu. Jeżeli by się udało im obniżyć do 150, to jest to nazywane granicą śmierci, poniżej których znaczna część roślin po prostu umiera, bo nie da rady, brakuje żywności dla roślin. I to podkreślam, nie chcę tego za dużo dalej rozwijać, bo to jest cała nauka, której ja się też uczyłem i tylko chcę zwrócić uwagę, żeby odczarować dwutlenek węgla. To jest gaz, dzięki któremu istnieje życie na Ziemi, zarówno roślin, jak i wszystkich ludzi. W każdej roślinie jest 48% węgla i około tyle samo wody. Przecież nic, z niczego innego to nie powstaje. I druga sprawa, druga grupa tematyczna, to jest tylko konspekt, panie pośle, bo pan to poruszył, mianowicie odnawialne źródła energii. Mówił pan o tych wszystkich, wiem o tym i tak dalej, ale tu się już uczyłem tego, bo zarówno geologii, jak i energetyki. I zwracam wam uwagę, i to bardzo ważną, na czym oparta jest energetyka po kolei wiatrowa. Na magnesach neodymowych. Neodym, co to jest? To jest pierwiastek metali ziem rzadkich w układzie Mendelejewa. Występujące niezmiernie, jak sama nazwa wskazuje, na Ziemi. On, złoże jego są w Chinach i Chiny są dostarczycielem. Wystarczy, niech sobie pan wyobrazi, że kurek Chiny przymknął z neodymem, co się stanie z tym lasem wiatraków, które szpecą naszą piękną ojczyznę. Fotowoltaika, tak modna i tak dalej. Do konstrukcji paneli niezbędny jest taki metal pallad, lantanowiec. Też pierwiastek metali ziem rzadkich. Niezwykle rzadko występujący w kuli ziemskiej i głównym producentem jest Rosja. I prawdopodobnie poprzez Niemcy on jakoś tutaj trafia do nas. I trzeci minerał, lit, do tej całej motoryzacji tak zwanej, prawda, złoża litu są jeszcze chyba rzadsze od tamtych. Ostatnio odkryto jeziora w Boliwii na wysokości 4000 metrów, gdzie jest mieszanina
soli, litu, sodu, potasu, ale jeżeli pan się orientuje, to są praktycznie sole, których nie ma technologii rozdziału ich w ogóle. Biją się o to jezioro Rosja, Chiny i Stany Zjednoczone, ale nie mają technologii odzyskania. Proszę sobie wyobrazić, że na pierwiastkach metali ziem rzadkich, niestety strasznie rzadko występujących, oprzemy energetykę Unii Europejskiej i Polskę. Niemcom o to chodzi. Bo potem jak któregoś dnia przymkną, to będziemy musieli do nich ujść, bo oni tak nie zamknęli tych elektrowni atomowych swoich. Oni je remontują, zakładają wydajniejsze generatory i potem nam powiedzą, proszę bardzo, damy wam. I jeszcze jedną rzecz, pan poseł mówił, że chodzi o ceny energii wiatrakowych, te inne. Na studiach, to ja przez ileś lat temu, jest takie pojęcie w termodynamice, jak się liczy, bo energia się liczy matematycznie, fizycznie. Liczy się ją do każdego pieca przemysłowego, do każdego źródła. Jest takie nazwo entalpia. Ona jest nieprzetłumaczalna na język polski, ale ona mniej więcej oznacza cieplik. Co ona oznacza? To jest właściwość każdego surowca energetycznego do zdolności wytworzenia energii. I na szczycie tego jest kontrolowana reakcja termojądrowa, na drugim miejscu energia atomowa z uranem, prawda? Jego zasoby też nie są za duże na świecie, bo geologii, kto się uczył, to o tym wie, a na ostatnim miejscu są wiatraki. I ta energia w sensie liczenia jej efektywności ekonomicznej jest na ostatnim miejscu, jest 12-krotnie droższa od energii węglowej. Ale jeszcze jedna uwaga, panie pośle. Pan pozwoli, aby pan poseł mógł się odnieść do tych kwestii, które pan tutaj przedłożył, bardzo interesujących, za które bardzo serdecznie dziękujemy. I zapraszam do tego, aby kontynuować o godzinie 21.30 na antenie Radia Maria. Tam też będzie może też i troszkę więcej czasu do tego, aby podjąć te kolejne aspekty. Bardzo serdecznie pana do tego zapraszam, dziękując jednocześnie za te niezwykle interesujące kwestie, które pan podjął i wielki szacunek dla pana doświadczenia, dla pana wiedzy z zakresu, który podejmujemy podczas dzisiejszych rozmów niedokończonych. Bardzo pana serdecznie pozdrawiam. Pośle, proszę bardzo. Tak, to jest dobry pomysł, żeby wrócić do tego na antenie już Radia Maryja. Odnosząc się do tego, co powiedział pan Jan z Podkarpacia, tak, to jest przecież oczywista sprawa, że dwutlenek węgla jest gazem życia i to jest gaz, który właśnie poprzez działanie i funkcjonowanie żywych zasobów przyrodniczych przecież jest wbudowywany w biomasę. Czyli to jest ta myśl polska, która wielokrotnie była podnoszona, związana właśnie z wykorzystaniem sił natury, czyli pochłaniania dwutlenku węgla do przeciwdziałania zmianom klimatycznym, do tego, aby można było korzystać poprzez rozumną inżynierię ekologiczną i stymulację procesów nastawionych na pochłanianie, na przykład w lasach. Tutaj pan to powiedział. Druga sprawa, ziemie rzadkie, bardzo poważny problem, bardzo ważna sprawa, bo bardzo poważne czasopisma naukowe mówią o tym, że jeśli nie będzie dostępu właśnie do metali ziem rzadkich, tak jak lit czy ten neodym, to po prostu cała wielka rewolucja związana z odnawialnymi źródłami energii, także w zakresie na przykład elektromobilności, ona nie będzie mogła być kontynuowana. Takim kolejnym pierwiastkiem, który wzbudza bardzo poważne kontrowersje od strony praw ludzkich, to jest kobalt, który jest wydobywany w Afryce. Możemy się domyślać, w jaki sposób jest to robione w Afryce, w niektórych krajach, na przykład w Kongo, gdzie wielkie korporacje decydują się na to, bo jest zapotrzebowanie na rynku elektromobilności, czyli przechodzenia na samochody elektryczne z samochodów spalinowych do tego, aby tego pierwiastka dostarczać na rynek, no bo po prostu bez tych pierwiastków ziem rzadkich niestety ta cała rewolucja właśnie związana z Nowym Zielonym Ładem, czy z elektromobilnością, czy z odnawialnymi źródłami energii, ona się nie powiedzie. To jest jak gdyby kolejny przykład, że jeśli mówimy o rozwoju OZE, to takie OZE, które jest charakterystyczne dla poszczególnych krajów. No w naszym przypadku to właśnie sprawy związane między innymi z geotermią. Co do sprawności turbin wiatrowych, o czym pan jeszcze tutaj mówił od strony tej fizyki, nauki jako fizyki, to ja bym jeszcze dodał dodatkową kwestię, o którą też akurat pytałem w Sejmie, która czasami
zanika w dyskusji o odnawialnych źródłach energii, jaki jest ślad węglowy dla jednej turbiny wiatrowej. Bo zawsze my widzimy ten końcowy efekt, że ten wiatrak się kręci, jest wiatr, daje energię, produkuje tę energię, ale teraz ile dwutlenku węgla, czyli ile trzeba było wyemitować, aby taki wiatrak mógł powstać? Ponieważ on musi być zakotwiczony w glebie, więc trzeba wylać potężny fundament, żeby taka duża instalacja, a dzisiaj wiatraki już mają nawet po 100 metrów albo więcej, mogła dobrze być przykotwiczona do gruntu. Jaki jest ślad węglowy dla tego cementu, który musi być wylany po to, żeby ten wiatrak mógł stabilnie stać? Jaki jest ślad węglowy dla całej kolumny? Bo kolumna może być zrobiona albo z betonu, ze specjalnego betonu, albo może być zrobiona także ze stali. Czyli jaki jest ślad węglowy dla kolumny, dla stali, do tego, aby użyć do jej, no, tą stal do produkcji? Jaki jest ślad węglowy dla całej turbiny i także dla tych piór? No, to się nazywa różnie, to się nazywa pióra, skrzydła, nomenklatura jest bardzo różna. I tutaj mówimy tylko, czyli ile dwutlenku węgla potrzeba do tego, żeby wytworzyć taką turbinę? To jest jedno pytanie, ale drugie pytanie, ja o to pytałem podczas debaty sejmowej świadomie, bo warto o tym przypominać, bo tutaj są bardzo ciekawe artykuły na ten temat naukowe. Ale też jeśli spojrzymy na ślad środowiskowy, bo jedno to jest ślad węglowy, czyli ile dwutlenku węgla albo gazów cieplarnianych zostało zużyte do wytworzenia instalacji odnawialnego źródła energii, jakim jest turbina wiatrowa, ale teraz przejdziemy na szerszy problem śladu środowiskowego. Czyli śladem środowiskowym będzie, podaję przykład, w jaki sposób w przyszłości te pióra wiatrakowe czy łopaty wiatrakowe zostaną zutylizowane, bo to są tworzywa sztuczne, to są różnego rodzaju włókna szklane, to jest cała wielka technologia, która w Polsce jest niedostępna na tą chwilę, która służy temu, aby takie właśnie łopaty mogły funkcjonować, no bo one muszą się tam pewną elastycznością wykazywać i tak dalej. I o to też trzeba pytać, jaki jest ślad środowiskowy dla tego typu instalacji. Ile oleju do przekładni, no bo tam jest cały mechanizm związany z przekładnią, z generatorem, ile na przykład oleju i co się dzieje z tym olejem, który jest używany w tych turbinach, bo o tym też wielokrotnie się zapomina. Ile na przykład farby, już mówię w bardzo uproszczony sposób, przeciwkorozyjnej zostało użyte do tego, aby tą kolumnę i całą instalację zabezpieczyć przed działaniem czynników atmosferycznych. Znowu środowiskowo, już nie chcę naszych widzów zanudzać. Można zapytać, ile związków związanych z tym, z przygotowaniem właśnie konserwacji takiej turbiny zostało zużyte. Ile żwiru, ile piasku, ile wyemitowano przy okazji budowy tej turbiny, no bo musi być dźwig, musi być koparka, żeby wykopać ten fundament i tak dalej, i tak dalej. Także to jest ciekawy temat i czasami ta dyskusja, bo to chodzi o to, żeby po prostu rozmawiać i pokazać, jaki jest koszt środowiskowy, jaki jest koszt emisji gazów cieplarnianych przy okazji budowy takich instalacji. Bo my widzimy wielokrotnie w układzie medialnym tylko efekt końcowy, że prawda, ta instalacja produkuje. Środowisko, klimat i energetyka w planach nowego rządu i polityki światowej to temat naszego dzisiejszego spotkania. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Piotr Złodzi się kłania. Pozdrawiam serdecznie gościa, ojca prowadzącego. I mam takie pytanie, przemyślenia, bo jeśli chodzi o efekt cieplarniany, to generalnie rozważa się tylko ten jeden z czynników, a więc zmianę składu atmosfery, a konkretnie wzbogacanie jej w dwutlenek węgla, a tam również o tym się zapomina, że o największym cieple właściwym to jest para wodna, to jest metan, tam dwutlenek węgla to jest dopiero chyba czwarty czy w kolejności któryś, ale ja nigdzie nie spotkałem się z takim czynnikiem, jakim jest promieniowanie elektromagnetyczne. 100 lat temu ludzkość odkryła, że można wytwarzać falę elektromagnetyczną w powietrzu, w przestrzeni i przesyłać informacje nią.
I w tej chwili to na świecie są setki tysięcy radiostacji, które niektóre o mocach rzędu wielu megawatów, i to ciepło jest emitowane do atmosfery w postaci tego promieniowania elektromagnetycznego. Teraz ostatnio dochodzi jeszcze to sieć 3G, 5G, już mówi się o 6G. To jest wysokoenergetyczne promieniowanie, które porównuje się, że jest to jakby promieniowanie z kaloryfera. Ja nie spotkałem się nigdzie z jakąś analizą wpływu tego zjawiska na efekt cieplarniany. Czy może gość, pan minister, gdzieś się spotkał z tym? Może była o tym jakaś mowa na jakimś sympozjum? Czy jest to nie efekt, że jest to nie do pominięcia? Czy faktycznie o tym się nie mówi z jakichś innych celów? Dziękuję bardzo. Dziękujemy, panie Piotrze. To było jeszcze ciekawe zagadnienie, panie pośle. Bardzo ciekawe, ale powiem szczerze, proszę ojca, że nie odpowiem panu Piotrowi, jeśli chodzi o sprawy związane z polem elektromagnetycznym i tym tematem. Tak, no to jest wykorzystywane dzisiaj w sposób bardzo mocny. To odkrycie, które kiedyś było dokonane. Ale jeśli chodzi o efekt cieplarniany, to para wodna także jest gazem cieplarnianym, ale jest nieinwentaryzowana. Bo te gazy, które są inwentaryzowane, to jest dwutlenek węgla, podtlenek azotu, metan i fluorowane gazy cieplarniane. Między innymi sześciofluorek siarki. I już nie chcę zanudzać tutaj naszych widzów, ale trzeba rzeczywiście na to w ten sposób spojrzeć. Gazem na przykład charakterystycznym dla energetyki jest dwutlenek węgla, dlatego że on się wydziela przy spalaniu paliw kopalnych, ale gazem charakterystycznym dla sektora rolnictwa jest metan. To wynika i to dotyczy szczególnie chowu zwierząt. I dzisiaj na sektor rolnictwa w ramach Nowego Zielonego Ładu i pakietu Fit for 55 także będą nałożone zobowiązania do tego, aby sektor rolnictwa ograniczał emisję gazów cieplarnianych, która w pierwszej kolejności wynika z chowu zwierząt. Czy to będą świnie, krowy mleczne, czy właśnie bydło rzeźne. No tutaj pojawią się bardzo konkretne zobowiązania, które będą nałożone na państwo członkowskie i to zmartwieniem państwa członkowskiego będzie doprowadzenie do tego, aby w tym obszarze, tu mówimy sektorze rolniczym, czyli tu mówimy o chowie zwierząt, także jeśli mówimy o drobiu, bo drób też to wchodzi, dokonać takiego działania, aby emisja z tego sektora była jak najmniejsza. Natomiast no, też przy tej okazji warto wspomnieć, że jednak cała Europa, cała Unia Europejska odpowiada dzisiaj w świetle najnowszych inwentaryzacji za emisje na poziomie globalnym około 7-8%. Jeszcze kilka lat temu no to było 11%, dzisiaj mamy 7-8%. Więc choćbyśmy w Europie dokonywali największych redukcji i byli gospodarką zupełnie zdekarbonizowaną, zupełnie neutralną dla klimatu, może jeszcze słowo o tym za chwilę, to jak nasz wielki wysiłek, który będzie wpływał na konkurencyjność polskiej gospodarki, europejskiej gospodarki, będzie się miał do tej emisji, która dzisiaj jest na całym globie, bo efekt cieplarniany przedotyczy całego globu. Natomiast na poziomie Unii Europejskiej jest ogromny nacisk właśnie na dekarbonizację, czyli odejście od użytkowania węglowodorów. Natomiast jeśli spojrzymy na porozumienie paryskie i to, co jest zapisane w porozumieniu paryskim, co zostało przyjęte na poziomie globalnym, to jest właśnie sprawa neutralności klimatycznej, czyli bilansowania emisji dwutlenku węgla przez żywe zasoby przyrodnicze i danie swobody temu, aby każde państwo w ramach działań proklimatycznych, prośrodowiskowych realizowało tak, jak uważa swoją politykę. Jest, którzy decydują się na to, że będą pomagać innym finansowo, inni będą podejmować większe działania adaptacyjnie. W Europie niestety mamy tendencję do przymuszania krajów członkowskich i całej sfery przemysłowej tylko i wyłącznie do działań redukcyjnych, czyli ograniczenia emisji dwutlenku węgla albo gazów cieplarnianych w miejscu powstawania, czyli na emitorze. Emitorem, przepraszam bardzo, może być obora, w której są hodowane krowy rzeźne na wołowinę, może być
także wielka elektrownia Dolna Odra czy elektrownia Bełchatów. Natomiast to nie jest do końca, to nie są do końca narzędzia, to nie jest narzędzie redukcja gazów cieplarnianych na emitorze, czyli mówiąc wprost na kominie w przypadku instalacji przemysłowych, ze względu na to, że są też inne działania, które mogą być podjęte. Dzisiaj ogromnym problemem dla polskiego sektora wytwarzania płytek ceramicznych, to akurat dotyczy mojego terenu, z którego troszkę pochodzę, bo w moim okręgu wyborczym jest przecież w powiecie opoczyńskim, w powiecie tomaszowskim są bardzo duże, poważne firmy, które produkują płytki ceramiczne i dzisiaj mają bardzo poważne kłopoty związane z zakupem uprawnień CO2, żeby w ogóle emitować. Bardzo poważne problemy finansowe z emisją właśnie gazów cieplarnianych i innymi opłatami, a także z ceną gazu. Ale na to wszystko nakłada się jednocześnie kolejna rzecz, mianowicie bardzo duże dopuszczenia na rynek europejski w ramach Unii Celnej i tego, że kompetencją wyłączną Unii Europejskiej jest Unia Celna i polityka handlowa zewnętrzna, to jest wyłączna kompetencja Unii Europejskiej, dopuszczenie z niewielkimi cłami albo z jakimiś cłami, które no powodują pewne, które należy oceniać, że są zbyt małe, ogromnego importu płytek ceramicznych, czy ogólnie mówiąc ceramiki, z takich państw jak Indie i Chiny. To są po prostu niewyobrażalne ilości, które dzisiaj na teren Unii Europejskiej przypływają właśnie w tym sektorze płytek ceramicznych, które się pojawiają także w Polsce. 16 minut po godzinie 19. W tej pierwszej części naszego spotkania pan poseł wspomniał o tej bardzo ambitnej polityce klimatycznej Unii Europejskiej. Polityce, która patrząc na arenę światową, no, w wielu wymiarach prowadzi do izolacji Unii Europejskiej, prowadzi również do poważnego obciążenia również i nas, konsumentów, w związku z różnego rodzaju podatkami. Pytanie, czy jest to właściwa droga? Widzimy, że wiele regionów świata podąża zupełnie inną drogą i decydenci Unii Europejskiej z pewnością zdają sobie sprawę z również konsekwencji takiej polityki. Zatem pytanie, na co jest ona obliczona? Jeśli patrzymy na politykę klimatyczną unijną, ja obserwuję od ponad 20 lat, to jest taka tendencja w Unii Europejskiej, która mówi o tym, że jeżeli my pokażemy jako Unia Europejska, że jeżeli my pokażemy jako Unia Europejska całemu światu, że dokonujemy tak poważnych redukcji gazów cieplarnianych, że tak ambitną i restrykcyjną politykę prowadzimy, to w takim razie pewnie inne kraje, inne regiony świata pójdą naszym śladem. No okazuje się, że tak nie jest. Bo dzisiaj koszty, jakie są ponoszone na przykład, jeśli spojrzymy na taką instalację jak elektrownia Bełchatów, to jest tak, że 1,5 miliona złotych na godzinę, powtarzam, 1,5 miliona złotych na godzinę taka instalacja jak elektrownia Bełchatów płaci za uprawnienia CO2. Czyli żeby w ogóle mieć prawo pracować, mieć prawo funkcjonować na godzinę, przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny, takie koszty są ponoszone. W konsekwencji te koszty są przekładane na nasze portfele, na nasz przemysł, na nasze gospodarstwo domowe. To trzeba sobie wyraźnie o tym powiedzieć i to podkreślić. Więc to jest wielkie wyzwanie, bo ja osobiście nie widzę od ponad 20 lat, że w ramach tego wielkiego przykładu i zaangażowania Europy w działania proklimatyczne, inne państwa czy inne regiony świata idą naszym śladem. No niestety tak nie jest. Wręcz jest odwrotnie, co pokazał też konferencja stron COP28 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie wiele podmiotów, wiele państw podkreślało to, że oni będą szli swoją indywidualną ścieżką związaną z ograniczaniem użytkowania węglowodorów, ale jednocześnie bardzo mocno podkreślając to, że będą się rozwijać, bo chcą się bogacić, chcą zwiększać swoje PKB, chcą, żeby ich mieszkańcy godnie żyli. I tu jest pewien problem, dlatego że wiele dóbr, których jest sprowadzanych do Europy, a Polska będąc członkiem Unii Europejskiej od roku 2004, wchodząc do Unii Europejskiej, zdecydowała o tym, że na przykład ta Unia Celna czy polityka handlowa zewnętrzna będzie kompetencją Unii. Dzisiaj
jest tak, że państwa albo całe regiony mówią o tym, że one będą się rozwijać tak, jak uważają. Oczywiście też uczestnicząc między innymi w tego typu konferencjach jak w Dubaju i deklarując pewne działania związane czy z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych, czy odnawialnymi źródłami energii. Środowisko, klimat i energetyka w planach nowego rządu i polityki światowej. Temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Stawiamy przecinek. Bardzo dziękuję, panie pośle, za to spotkanie. Pan doktor inżynier Paweł Sałek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, naszym gościem również w drugiej części. Dziękuję, do zobaczenia. Cieszę się, dziękuję. Dziękuję również wszystkim widzom Telewizji Trwam oraz radiosłuchaczom Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.